Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Pławęcino, gmina Gościno, na ścieżce rowerowej prowadzącej z Kołobrzegu przez Gościno aż do Rymania, a dalej do Skrzydłowa nad jezioro Popiel. Dawniej była tutaj kolejka wąskotorowa o szerokości toru 1 metr. Zbudowana została w 1894-95 i miała wówczas 36 km bez 200 metrów z Kołobrzegu do Rymania. W tej chwili udało się tutaj zrobić ścieżkę rowerową i mamy tutaj przykład również wyposażenia tej ścieżki. Jadąc z Kołobrzegu można sobie tutaj usiąść i wypocząć. Ale nie tylko wypocząć, bo przez najbliższe 3 audycje będę chciał pokazać Państwu, co tutaj można wokół zwiedzić. A jest co zwiedzać. Popatrzmy sobie na tablicę. Jest pokazana ścieżka rowerowa od Kołobrzegu przez Gościno i jesteśmy w tej chwili tutaj w Pławęcinie. I stąd możemy sobie pojechać dalej przez Trzynik, Drozdowo, aż do Rymania. Gwarantuję Państwu, że jest to naprawdę piękna ścieżka rowerowa, ciągnąca się przez lasy, przez nasypy. Także można tutaj to wszystko pooglądać i zachwycić. A my sobie teraz pójdziemy. Tutaj pokazany jest pałac w Pławęcinie, który za chwilę pokażę. Wioska bardzo ciekawa, od 1323 roku była wyposażeniem kościoła w Gościnie. Później mieli tutaj, miały rodziny to arystokratyczne niemieckie we władaniu, między innymi von Krokow, Kameke i wiele innych rodzin. Natomiast obecnie w pałacu mieszkają rodziny dawnych pracowników PGR-u. Także zapraszam teraz na wycieczkę po Pławęcinie. Pałac powstał na początku XX wieku. Był w kształcie dwóch prostokątów. W latach 70. został przebudowany na mieszkania. Były to posiadłości PGR-u. Widzimy, że wokół tutaj są opuszczone budynki, które są w tej chwili niewykorzystane. Natomiast pałac w tej chwili jest mieszkaniem dla osób, które pracowały w PGR-ze. No, niestety poprzez pokrycie go eternitem nie dano mu tej piękności. Myślę, że do 1932 roku trzeba będzie ten eternit zdjąć i wtedy ten pałac będzie wyglądał dużo ładniej. Natomiast teraz zapraszam Państwa do najstarszej alei. Popatrzymy. Aleja, która datuje się od pierwszej połowy XIX wieku, a więc ma około 200 lat. Zapraszam, przejdziemy dzisiaj sobie przez część, a natomiast drugą część pokażemy za tydzień. Zapraszam. Jesteśmy na Alei Grabowej, która okala cały dawny park przypałacowy. 20 lat temu ogołocono te drzewa z wszelkich gałęzi. Myślałem wówczas, że jest koniec z tym, ale okazuje się, że te drzewa odradzają się i widzimy na tych starych poodradzały się tutaj i mamy nowe korony. Ale przy okazji możemy popatrzeć, że niektóre z nich są w nie najlepszym stanie. Ta na przykład już ma prawie w ogóle tu uschła całkowicie, ale niektóre miejsca, które bardziej były zniszczone, gmina posadziła nowe, także będzie się odradzała ta aleja. Jedna z najładniejszych alei
grabowych w naszym powiecie. Zapraszam, pójdziemy sobie aż no, 400 metrów, bo pokażemy różny stan tych drzew, a warto się tędy przejść. Tu jest kilka nasadzeń sprzed 20 lat. One się bardzo ładnie przyjęły. Tutaj pięknie rosną, a więc ten szpaler zostanie zachowany, a właściwie aleja. Natomiast tutaj widzimy, że już ten egzemplarz jest popękany, zgniły od środka, zmurszały, a więc niedługo pożyje i w to miejsce też już jest posadzony młody, a więc niedługo tutaj zastąpi, kiedy on padnie. Pokażę Państwu teraz egzemplarze, które już same z siebie niestety przewróciły się, bo dożyły kresu swego życia. Zapraszam. W tej części alei, proszę popatrzeć, te stare osobniki pięknie odbiły i stanowią w tej chwili bardzo ładne egzemplarze, że aż przyjemnie się tutaj chodzi. Ale zaprowadzę teraz do najstarszych osobników, które tutaj na tej alei rosną. Zapraszam. O, tutaj proszę popatrzeć, bardzo stary osobnik, też pięknie rozwinął te swoje gałęzie, całą koronę ogromną. Natomiast tutaj obok widzimy pień, który się przewrócił, ale on ma już tutaj swoje nowe życie. Proszę popatrzeć, na tym pniu rosną grzyby, a gdybyśmy odłupali to próchno, to wewnątrz jest mnóstwo różnych stworzeni, które żerują na tym pniu, doprowadzają do jego rozłożenia i w sumie cały czas ta biocenoza funkcjonuje. I proszę popatrzeć, tutaj po prawej stronie jest aż prawie do końca, będziemy widzieli bardzo stare osobniki, które walczą jeszcze o przetrwanie. No, takim przykładem jest, proszę popatrzeć, ten cały usech rozpala się, ale tu jeszcze ma jedną gałąź, która rośnie wysoko i w jakiś sposób przedłuża żywot tego drzewa. Dalej zobaczymy, takich drzew jest tutaj dużo, które filozoficznie na to trzeba popatrzeć jako na tą chęć przetrwania i przedłużenia gatunku. Zapraszam dalej. Te 200-letnie już egzemplarze dokończyły swego żywota, a tutaj jedno między nimi, mimo że też całe już jest popruchniałe, jeszcze wydało gałęzie i nadal rośnie. Myślę, że byłoby to piękne poletko doświadczalne dla przyrodników, dla nauczycieli biologii i wszystkich tych, którzy się interesują przyrodą. Zapraszam do końca i proszę teraz popatrzeć. Wzdłuż tą drogą przeszliśmy ponad 400 metrów. Przeszliśmy sobie tutaj w dół tą piękną aleją, w której tutaj kiedyś tętniło życie. Powstało mnóstwo miłości i wiele ciekawych historii. Zapraszam tutaj do tego miejsca, a za tydzień pokażemy Państwu dalszą część ogrodu. Zapraszam za tydzień.